Zapraszam Cię do... Witaj. Znajdujesz się w Wadowicach, mieście położonym w południowej części Polski nad rzeką Skawą. W domu, który widzisz, mieszczącym się dziś przy ulicy Kościelnej 7, dawniej była to ulica Rynek 2, mieszkania 4, mieszkała rodzina Wojtyłów. Rodzina, w której na świat przyszedł wielki Polak, Karol Wojtyła. Dla najbliższych Lolek, a dla całego świata papież Jan Paweł II. Rodzina Wojtyłów zajmowała mieszkanie składające się z kuchni, sypialni i salonu. Mama Lolka bardzo się cieszyła z nowego mieszkania, które było przestronne i wygodniejsze od poprzedniego. Karol Wojtyła. Olga. Rodzice Lolka zawsze marzyli o wielodzietnej, własnej rodzinie. Edmund, ich pierwszy syn, był bardzo dobrym uczniem. Z wynikiem celującym ukończył gimnazjum w Wadowicach. Z ogromną radością oczekiwali przyjścia na świat drugiego dziecka, Olgi. Niestety zaraz po urodzeniu zmarła. Szczęściem i radością dla całej rodziny stał się 18 maja 1920 roku o godzinie 17 rozpoczęło się nabożeństwo majowe. Słychać było bicie dzwonów, a wierni śpiewali litanię loretańską ku czci Najświętszej Maryi Panny. Wtedy właśnie urodził się drugi syn Emilii i Karola Wojtyłów, Karol Józef Wojtyła. Miesiąc później, 20 czerwca 1920 roku, Karol został ochrzczony w kościele znajdującym się tuż przy rynku głównym w Wadowicach przez kapelana wojskowego księdza Franciszka Żaka. Jego matką chrzestną została Maria Wiadrowska, a ojcem chrzestnym Józef Kuczmierczyk. Emilia, kobieta spokojna, stonowana, kochająca rodzinę, zdolna do poświęceń, urodziła zdrowego, dużego i silnego chłopca, który głośno płakał. Karol stał się oczkiem w głowie swoich rodziców, którzy często powtarzali, że on w przyszłości będzie kimś. Mama bardzo rozpieszczała małego Karola, do którego zwracała się Loluś. Starszy o 14 lat Edmund chętnie pomagał mamie w opiece nad młodszym bratem. Razem chodzili na spacery, robili zakupy w sklepie, na targu. Mama dbała o należyte wychowanie swoich synów. Emilia.